Jest tradycją w Toruniu, że 1 listopada, w Dniu Wszystkich Świętych, spotykamy się na cmentarzach i zbieramy także środki finansowe na renowację zabytkowych nagrobków. Wezmę jak co roku udział w tej zbiórce wraz z żoną i 70 innymi kwestującymi. Zachęcam Torunian do licznego składania datków na renowację toruńskich zabytkowych nagrobków na toruńskich nekropoliach. W zeszłym roku zebraliśmy około 13 tysięcy złotych, co pozwoliło na odnowienie nagrobka Adama Jabłońskiego. To jest taki dość charakterystyczny pomnik na cmentarzu Świętego Jerzego, przedstawiający figurę Chrystusa niosącego krzyż. Oraz rozpoczęto także renowację nagrobka rodzinnego familii Rabke. W tym roku ponownie będziemy zbierać na ten cel. Ze względu na jego imponujące rozmiary wymaga dalszych prac konserwatorskich. Po raz pierwszy także jako drugi cel kwesty wyznaczono nagrobek znajdujący się na cmentarzu Świętego Jakuba przy ulicy Antczaka. To jest nagrobek poświęcony pamięci Tadeusza Hipolita Czyżowskiego, który był cenionym profesorem filozofii zarówno na Uniwersytecie Wileńskim, jak i w okresie powojennym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W tym roku po raz pierwszy kwesta będzie odbywała się na dwóch cmentarzach, na cmentarzu Świętego Jerzego przy ulicy Gałczyńskiego oraz na cmentarzu Świętego Jakuba przy ulicy Antczaka. W obu miejscach kwesta będzie trwała od 9 do 15 w dniu 1 listopada.